kosze zakupowe. To nieodłączny element wyposażenia niemal każdego sklepu spożywczego. Większość z nas regularnie korzysta z takich koszyków podczas zakupów. Dziś zobaczymy, w jaki sposób są produkowane. Odwiedziliśmy firmę Konplast z miejscowości Modła Królewska w Wielkopolsce. Polska firma zajmuje się produkcją artykułów niezbędnych do wyposażenia lokali handlowych. Są to nie tylko koszyki sklepowe. Produkujemy ramki, systemy oznaczenia cen, to znaczy listwy cenowe, klipsy, wszelkiego rodzaju artykuły, które promują w sklepach i w sieciach handlowych, promują sprzedaż. Oprócz tego w zakładzie produkowane są także artykuły gospodarstwa domowego, takie jak miski, wiadra, pojemniki do ciasta, kosze do bielizny i wiele, wiele innych. Zobaczmy, jak przebiega ich produkcja. Wszystkie przedmioty wykonane są z tworzywa sztucznego. Tworzywem do produkcji to przede wszystkim polipropylen, polietylen, ABS, poliwęglan, polistyren i wiele innych, które są na rynku europejskim dostępne i z których się produkuje wymagane artykuły. Produkcja koszy sklepowych odbywa się we wtryskarkach. Maszyna pobiera granulat, do którego został dodany barwnik. Barwnik stanowi zaledwie 1% zawartości surowca, a potrafi nadać wyraźny kolor produkowanemu przedmiotowi. Granulat jest pobierany do oleja zasypowego, a stąd grawitacyjnie podawany do cylindra wtryskarki. Tutaj w temperaturze 200 stopni Celsjusza jest upłynniany. Wewnątrz cylindra znajduje się ślimak, transportujący uplastyczniony surowiec do strefy sprężania. Następnie surowiec wtryskiwany jest do wnętrza formy. Odbywa się to pod ciśnieniem około 120 barów. Po otwarciu formy robot odbiera koszyk. A operator montuje w nim dwa uchwyty. Gotowy produkt poddawany jest kontroli jakości. Między innymi sprawdzany jest kolor koszyka. W wielu sklepach koszyki posiadają logo sieci handlowej. Takie logo nakładane jest metodą IML. Robot pobiera foliową etykietę ze wzorem i umieszcza ją we wnętrzu formy. Dzięki siłom elektrostatycznym folia utrzymywana jest we właściwym miejscu w formie. Przylega całą powierzchnią i nie przesuwa się. Po zamknięciu formy tworzywo jest wtryskiwane, a następnie robot odbiera koszyk z logotypem. Kształt każdego przedmiotu produkowanego we wtryskarkach zależy od form, które przygotowywane są w dziale narzędziowym. Tutaj powstają także narzędzia do wytłaczania. Później w wytłaczarkach produkowane są m.in. listwy cenowe, które również znajdziemy w sklepach. Stojaki reklamowe produkowane są z płyty PCV, którą najpierw trzeba dociąć na wymiar. Następnie płyta w odpowiednim miejscu jest nagrzewana i zaginana. W prawidle stabilizuje się kształt stojaka. Na kolejnym stanowisku wytwarzane są stopery promocyjne. My wracamy jeszcze do działu wtryskarek, gdzie produkowane są także inne przedmioty. Wiaderka zyskują kolorową etykietę dzięki metodzie IML. Na koniec zobaczymy jeszcze, jak powstają skrzyniopalety, stosowane m.in. w logistyce, przemyśle samochodowym czy przetwórstwie warzyw i owoców. Żeby powstał taki przedmiot, potrzebna jest specjalna wtryskarka o sile zwarcia 4000 ton i maksymalnej gramaturze wtryskiwanego surowca wynoszącej 52 kg. Według stanu mojej wiedzy jest to największa wtryskarka w Polsce, która produkuje właśnie elementy wielkogabarytowe. W ciągu miesiąca Konplast wytwarza około 70 tysięcy koszy sklepowych. Artykuły wytworzone w Wielkopolsce stanowią wyposażenie większości sieci handlowych zlokalizowanych na terenie całego kraju. Trafiają także do sklepów za granicą.